Tak więc, elo, elo, z tej strony Kapitan Blady, a dzisiaj sobie gramy w całkowicie nowy tytuł, ale zanim powiem w co gramy, powiem kto z nami jest, a jest z nami Robuch. Siema. Jest z nami Hubert Moszka. Siema. I jest z nami Tominator. Cześć. Robuch, w jaką grę dzisiaj gramy? Gramy w grę Ride World War II. Tak, czyli krótko mówiąc, ja sobie chyba troszeczkę jeszcze ściszę grę. Czyli krótko mówiąc, jest to gra twórców Paydaya. Jest to po prostu Payday, ale w klimatach II wojny światowej. Więc jak sami widzicie, będzie się działo. Aktualnie znajdujemy się w safe roomie. W safe roomie są takie pierdoły. Tutaj można gdzieś podejść, można polepszać sobie broń na przykład. Można też to zrobić pod escape'em, można broń ulepszać, można charakter sobie stworzyć. I tak, stwierdziliśmy, że zrobimy tak, że każda z nas postać będzie grać innym charakterem. Ja jestem Britishem snapshoterem, Robuch jest Ruskiem, kim jest, jakim jesteś? Asaltem? Nie, kim ty jesteś? Nie, tym insurgentem, o. Insurgentem jest, Ruskiem. Hubert jest Niemcem. Kim jest Amerykaninem. Czy tam jest Amerykaninem, Asaltem, a natomiast Tominator jest Niemcem, Demolishem. Dobrze ale powiedziałem? Ja też, ale tak, to ja tak. Powinienem być Ruskiem, w sensie, no ja mam według klasy jestem Ruskiem. Nie, dobra, nie masz. Ty jesteś dobrze. Czy ja mam na sobie maskę gazową, czy nie mam na sobie maski gazowej? Nie masz właśnie. Nie, aha, nie, dobrze jest, dobrze jest. Dobrze, ja mam w ustawieniach, że jestem Ruskiem, a mam Atenę. Dobrze jest. A nie, bo już grałem, bo już wybrałem wcześniej Ruska po prostu. A, to dlatego. Można oczywiście zaczynamy tutaj już, Robuch chyba jedną rundkę zagrał, ale nie tą postacią. Tak czy siak, tutaj jest tak skonstruowany system, że leveluje się postacie konkretne. No a jest to ogólnie taka beta póki co. Co dla posiadaczy Paydaya, taka beta. No dobra, to co, ziomeczko, idziemy na misję? No to dawaj, ty musisz... No to chodźcie. Zrób sobie ten, granat flip challenge, żeby wylądował granat na jeden z końców. Może innym razem. Dobra, to co, pierwsza misja od infall na normalu, co nie? Jeszcze ja. Tak. Dobra. Nie, dałem publik, ja nie chcę publika. Chcę friendzone'y. O, teraz, start. Dobra. Czekajcie chwilę. To jest? No coś. Dobra, Tomek, idziemy. Później sobie po flip challenge'ujesz. No. Dobra, na misję żołnierze! Tak jest! Teraz najwyższy... Dominator? Co mu się stało? A nie wiem. Powiedział, że zaraz wracam. Kłamie. Nigdy już nie wróci. Teraz będę miał teraz przez pół odcinka będę też się bawić w ustawienie głośności. No to jest takie typowe na moich tych materiałach. Hubert, uciekamy łódką, dawaj. Można? A faktycznie tu jest jakaś łódeczka, co nie? O nie, bo to jest, blokujemy niewidzialność. Bo to jest też tajna kryjówka i my też będziemy ją rozwijać, tak jak w Paydayu, prawda? No nie wiem, znaczy to jest beta, to tutaj to raczej nie, ale normalnie to pewnie tak. No, Tominatorze, co ty robisz? Tominatorze? Co mu się stało? Ej, no nie wiem. Ej, talo, halo, chyba zastyk. Ej, wszystko jasne, bo... O nie, rozkaz rozstrzelania. Jest to nakładka na oko, bo on jednym okiem śpi, a drugim nie. Jak podszedł... Ej, zobacz jak to wygląda, nie? Hubert. No jestem, sorry. No dobra, Tomek, okay. Proszę nie odchodzić podczas nagrywek. Dobra, zaczynamy, szybko. Go, go, go. No, pięknie, patrzcie jaką mamy ekipę specjalną. To się nazywa ten. To się nazywa posłuch, tak? No dobra, to ja jestem ready. Dawajcie ready. O właśnie. Zaczynamy! Czas na prawdziwy rozpiździec. Dobra, od infal. Czyli krótko mówiąc, będziemy musieli się chyba dostać do takiego super ultra zabezpieczonego bunkra i rozpiździć wszystko w kosmos. Takie jest zadanie. Mniej więcej tak. Całe szczęście. W ogóle taka ciekawostka, że ta gra jest dostępna wszędzie oprócz Niemców. Niemców. Niemcy będą mieli taką cenzurowaną wersję, że nie będą mieli. Tak? Nie będą, nie będą mieli, nie będą swastyk mieli. Tak, nie, na pewno nie będą swastyk mieli, coś tam mają dużo rzeczy. No żeby nie wiedzieli, bo Niemcy nie chcą znać przeszłości, dlatego. Dokładnie. Wszyscy inni mogą znać, ale tylko Niemcy nie mogą. No. Dobra. Ogólnie to tutaj... Ej, zaczynamy w ogóle jak zrobiliśmy... Ale jest już fajnie. Ej, zaczęliśmy w innym miejscu tym razem. No, ej, poczekaj, tu, jest nie róbcie, nie róbcie rozpiszcu. Ej, a jakbyśmy od tego CPI nastrzelili, to by on spadł na dół, czy nie? Ej, nie róbcie rozpiszcu, dobra, bo ogólnie ten. Proponuję zrobić, spróbować na początku, zrobić to na cicho, a jeśli się nie uda, no to wiadomo, zrobimy rozpiździec. Ale może spróbujmy się poprzekradać, tak wiesz, dla urozmaicenia. A kiedyś tak to zrobimy. Ej, pod F chyba da się typów zaznaczać, patrzcie. No tak, pod F się da typów zaznaczać. Dobra. Ej, zobaczcie, jakie wykrycie. Tak bardzo Payday. Gdzie jest wykrycie? A faktycznie oni mają tak śmiesznie. O, i tu jest dok jakby... tak jeden.
Ej, tam na górze jeden patrzy, uważaj. Tam też się zbiera. O! Careful. Nazi is in bunker. Ej, ciekawe, czy tutaj się jakoś da dostać przez tą, na przykład tu furtkę. Wygląda mi na jakąś furtkę, do której... Będziecie... Uwaga, podchodzi, uwaga. Nie wiem, czy... No. Zastanawiam się, czy dałoby się na przykład... Ej, jakbyśmy go teraz zdjęli... Możemy go zdjąć przy pomocy przycisku E. Nie, ja go zdejmę. Enter. Ej, skapnął się coś. Prawej was się... patrzył. Ale nie, jest na żółto. Jest na żółto, co to znaczy? Dobra, nie. Ale naciszają. Na żółto, no dobra. Na żółto to jest zaalarmowany, ale można go jeszcze szybko zabić na przykład. Tak jak właśnie. Będzie trzeba coś spróbować na cicho zrobić. No, też. Będzie trzeba spróbować. Ogólnie ta gra jest troszkę inaczej niż Payday. Pierwsze co jest takiego w misjach na cicho to, że nie ma pagerów, więc automatycznie możemy zabić każdego jak leci. No. Znaczy ciężko, żeby były, nie? No, ciężko, żeby były, bo to pamiętajmy oni... z przeszłości. O, oni też nie mają tych ręcznych telefonów, tych podręcznych telefonów i jeśli zobaczą coś, to muszą dobiec do komunikatora tak, wiążącego. Tak, nie mają jak wezwać policji. Ej, tutaj jest na przykład takie radio, nie? Coś takiego, to pewnie tu muszą dobiec. No. Albo gdzieś. Ogólnie tutaj nie mają czegoś takiego jak policji, co nie? Więc nie mogą wzywać policję i oddziału SWAT. Jeszcze powiedz, że nie mieli komputerów. I nie mają też komputerów. Jezu, nie chciał, ja wychodzę z tej gry, nie? Nie no, ja po prostu mówię trochę o historii, żeby ludzie wiedzieli, jak wyglądała historia. No właśnie, wtedy nie było internetu. No, wtedy nie było i tak wyglądało właśnie. Tak to wyglądało za czasów Radeusza. Dokładnie, tak wyglądało to kiedyś. Ej, mam aktywować moją supermoc, niech stracę. Supermoc, pyk. Kurde, taka niewykorzystana supermoc. A jak ja mogę leczyć to naprawdę? No pod kół, musisz sobie załadować to. A, dobra, nie, bo musimy benzynę znaleźć, panowie. Dobra, właśnie. Rogu, ci się ładuje ten taki, ale ta gra jest ciemna tutaj wokół. Miejscami. No bo to jest gra mroczna, co nie? Co ty myślałeś, że to jest, to nie jest byle jaka gra? No dokładnie, co to jest w ogóle jakaś wielka forteca nazistów. No. Ej, ciekawe, czy tutaj też są fale, ale dużo posiłków wleciało w ogóle. Dobra, ogólnie gramy na poziomie normal, więc nie powinno być tak źle. Ja nie wiem, gdzie jest jakieś życie? Poczekaj, gdzie jest moje życie? To jest chyba moje życie w lewym dolnym rogu i coś nie tak mogę czuję, benzyny że... znaleźć, no. Ja, jak nie może znaleźć? Aha. A co ty znalazłeś teraz? No, nic nie znalazłem, co mam, nie wiem, znaleźć. A, teraz skrzynkę Amo. Taką. O, mogę się uleczyć, no. No, ja też mogłem, się wyleczyłem. Zarąbiście. Ej, to jakiś błąd był dziwny. Goście pod światłem sobie stali. Ej, znalazłem benzynę. O, zarąbiście. Czekaj, jest tu więcej? O, jest, dobra. To jest błąd. I dawaj, musimy tu podpalić ich. Dobra, szybko. Dawaj, jeszcze jedno. Dobra, już biegnę. Dobra, osłaniaj mnie! Dawaj, bloody! Szybko! Ło! Ten to jakiś z SS jest, zobacz. Ale jebło. Ej, ten jakiś z SS typek był. To są jakieś silniejsi chyba. Jakiś silniejsi, no. Ale jak dostaną głowę i tak umierają. O nie, bloody! SS man do mnie strzela. Dobra, Robu, ten, trzymaj dupę, zaraz do ciebie przyjdę. Pyk, już biegnę. Pyk. No i co, już skończyłem. Użyłem supermocy i akurat nie mam żadnych na celowniku. Mam taką supermoc, która pozwala mi, że automatycznie mi celuje, jak najadę na ziomka. Ja nie pamiętam, takiego. Co moja moc miała. Chyba. Zresztą ty jakby wallhacka dostajesz coś takiego, nie? Ja dostaję bardziej jakiegoś aimbota prędzej, co nie? A, chyba też. No nie wiem. A tu trzeba w ogóle podnosić ręcznie amunicję, czy nie jest tak, że ten? No. Może przebiegasz. No właśnie, no. Ja sobie trochę zbieram. Ale to... No to wiesz, to w sumie dobrze, bo jak komuś brakuje, tak. To możemy mu dać, nie? Żeby on podnosił. Dobra, ile tam czasu? Otwierać ten bunkier, zobaczysz jak wybiegną teraz. Już grałem w tę misję. A to ten? A to trzeba opa. Teraz... Ej, a co jest tam dalej? Dalej? Tam dalej nie idziemy? Poczekaj chwilę. No to chodźcie, dawaj. Proszę, o, w ogóle tutaj są te LKM-y postawione i można ich używać. O kurde, ale bajer. A daj spróbować, jak ktoś chce postrzelać. Daj, no dobrze. Czekaj, spróbuję sobie. Tu. Mam w ogóle zbugowało mi się jakaś amunicja, mi się te naboje mi się dziwnie zbugowały, tak w powietrzu się wirowały sobie. Prawda? Zobaczcie sobie. A, no. U mnie też. Śmieszne. Takie zbugowane amunicja jest. Hmm. Kiedy w górę celujesz. No, jakoś tak dziwnie jest. Dobra, czekajcie, ja tu muszę otworzyć. Ha, otworzyłem.
Dobra. Uwaga, snajperzy! O nie! Dobra, tylko nie snajperzy. Dobra, musimy teraz zaplanować dynamit, ale oczyścimy na razie teren. Ej, tutaj można tak, taka ciekawostka od środka otworzyć bramę. Ja to zrobię nawet. Nie wiem po co, ale dobra. Ej, tam. Powiedz mi, czy tutaj się wrogowie respią w nieskończoność, czy to jest na zasadzie... No chyba tak, jak w Paytale, nie? No nie wiem właśnie, bo zobacz, w sumie nie stawia jeszcze dynamitu, Bo zobacz, teraz zabiliśmy ich i w sumie tak, nic się nie dzieje. No jest teraz jakby przerwa, nie? Ej, dobra, przeszukajmy skrzynię. I need crowbar, ma ktoś crowbara? Bo to są takie skrzynie z crowbarem. I ja mam, znalazłem. Weź otwórz. Ej, Hubert, mam tu lekarstwo dla ciebie. O, gdzie jest? Tutaj jest skrzynce. To chyba tylko amunicja i skrzynka. No właśnie, Hubert, bo ty jesteś tak trochę jakby mocno ranny, co nie? Ale nie wiem, gdzie to jest moje życie tak naprawdę. No taki długi pasek. No ten pasek taki. A, dobra. Dobra, ludzie, to tak, ogólnie przyjmijcie pozycję, ponieważ będę stawiać C4. Ustawić się na pozycję! Proszę dobra, stawiaj. Stawiam C4, przygotować się do wielkiego wybuchu. Wchodzimy tam do środka. Wielki wybuch, tak właśnie powstał wszechświat. Dobra, szybko, na pozycje obronne! 3, 2, 1. Ej, pojawili się z dupy! Ta 3, 2, 1. Granat taktyczny. No i gdzie oni są? Ja chcę postrzelać z LKM, a to... O kurde, plecy. O nie. Dajmy drugiego LPM-a w sumie. Dobra! Dobrze, że wybuchowe beczki postawili. Żyjcie, granat! Jak za dawnych dobrych lat! Macie granatem. No znowu do niego. Ja nie mogę. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy ten... Czekaj, granat im rzucę. Dobra, musimy się tu po prostu bronić. Sytuacja jest bardzo krwista. Tu. Muszę się nauczyć strzelać, bo jestem... Dobra, oj! Uspali umiejętność, ja nie mogę, ale to jest dobre. Co masz? Wszystkich na czerwono mi zaznaczyło i czuję się, jakbym był jakimś tym. Czyli masz takiego wallhacka troszeczkę. Ale to taki tryb berserkera jakiś mi się odpalił, coś takiego. No to dobrze źle. Chyba. Wow, ile ich tu jest, ty! Umrę dobra, zaraz. Wchodzimy do środka! Hubert, dawaj leczenie! Ej, czekaj, no, już daję. O, dzięki. Ej, ta gra jest zajebista, mi się strasznie podoba, jest taka strzelać do Niemców. Ej, dobra! Ten, parobuch, wchodź do środka! Parobuch. Mam apteczkę. Czekaj, strzelam! W macie apteczki. Zaraz to ogarniemy, w których skrzynkach. Ja nie potrzebuję takich apteczek. Jak znajdziecie łom, to tutaj są takie dodatkowe skrzynie, które łomem można otworzyć. Tomek ma łom. Właśnie moja mama łom. Słuchałeś? Przecież mówiłem, że Tomek ma łom. A, no to dobra. On mówił nawet osobiście. Osobiście mówił. Osobiście? No. Dobra, cofnijmy się, poczekaj chwilę. Tomi, na to chodź, cofnij się do tych skrzynek. Znaczy tu mam jedną taką na zewnątrz jeszcze. No tam te dwie otworzyłem, ale ich i tak chyba tylko amunicja jest. Ej, bo tu na górę można wejść, no tutaj. A tu amunicja jest? No zobacz, co jest w środku. Ej, Robuch! Nie chcę cię prowokować, ale nie doskoczysz tutaj na ten bunkier. A, nie doskoczyłem. O. Ale żyjecie, nie jest tak źle, dobra. Są jakieś apteki w sumie. Ej, co to, kto to strzela tu? To tego bunkra. A, śmieszek. Dobra, ziomeczki, czekaj, szybko... Dobra, ja w sumie sobie tak skoczyłem i straciłem dużo życia, ja też straciłem. No bo nie można tak skakać, to nie jest Payday, tu nie masz takiej odporności na wysokość. Dobra, pamiętaj, że zasadą Paydaya jest to, żeby się chować po każdym strzale. Ej, czy ja wyszedłem całkiem z tego? Ja muszę chyba wejść do fortecy jakby. Tak, musisz od zewnątrz wejść. What? Którędy to się wchodzi? No tam, a gdzie postawiliśmy dynamit? O, tu jest otwarte, dobra. Ej, dobra, mam mało życia. Pomóżcie mi, bo mnie otoczyli. Pamiętajcie, żeby te szukać te nieśmiertelniki. One gdzieś są, jakieś wiszą w różnych miejscach. Mam wrażenie, że tylko ja walczę z tą armią. Tak jak paczuszki w Paydayu były. Dobra, ja tutaj gdzieś były lekarstwa, to ja bym nie wziął. Nie, to ammo. Uważaj, gościu ammo. Z tym! O, jest apteczka. Ogniowy dobra, ognia. Idziemy! Ogniowy król ognia, Jezu, tylko nie to. Wow, to mina, to nie. Musimy go podnieść. Ja mam bardzo mało życia ogólnie. Wow, ogniowy! Ognisty. Dobra. Wiesz co, akurat...
zamknął mnie w rogu. Dobra, osłanie mnie, osłanie mnie, osłanie mnie, mam mało życia. Palę się, kurde, nie. Osłaga mnie, palisz się. No. Mam bardzo mało życia, osłanie mnie teraz. Jeden cios ci leży. Dobra, szybko, potrzebuję. Musisz ze skrzyń... O, tutaj jest no wiem, właśnie znalazłem. Dobra, nice. Ja tu pamiętałem, że to jest apteczka właśnie, co nie? No, właśnie... O, granaty. Się, są tutaj te? Ileś padnięć? Granaty się znajdują, no chyba są. Jaki no, Matrix to zrobił ziomek jeden? Szukajcie mi żołnierzów. Pod tabem jest chyba 34 nieśmiertelniki. Tak, 34? Total loot? Gdzie to jest? Pod tabem. A, faktycznie. To jest, że loot, no nie. Ile jest lootu na mapie? Ale ten kurde, przez przypadek użyłem... O, patrz, to jest nieśmiertelnik. Czekajcie tak. Przez przypadek użyłem... Gdzie jest nieśmiertelnik? Tu masz, na krześle. Pokaż. I wziął robu. Przez przypadek użyłem mojej umiejętności, głupek. Dobra, open gas. Dobra, idę to otworzyć. Przygotowani do walki ewentualnej? O, mam apteczkę. Ja wziąłem tego Octaga. Ej, fajnie, te apteczki chyba leczą Strastrom, Leber... No, nieważne, dobra. O, co to jest? O, Defend the Gas Regulator. Dobra, musimy tutaj bronić tego gas regulatora. Ej, tu łomem możesz otworzyć. Strzelać! Dobra, szybko! Mogę. Na pozycje obronne! Wow, jaki kozak wyskoczył tutaj! O, i stąd też przychodzą! O kurde, au! O, ty. Wezmę to. Ej, no to prawie się dobrał. Musicie bardziej osłaniać, ja ledwo odsłoniłem to. No, rabów nic nie daje w tym miejscu. A nie słaby ten... W ogóle dobrze mi słychać? Nie, bo... Tak. Bo tak stoimy akurat, to się respią w tym tamtym miejscu. Oni się różnie respią, co nie? Dawaj, strzelaj ich. A, to nie ty! To nie ty! Co, pomyliłeś jednego z nas? Jakiś gostek stał do LKM i mówił do niej: dawaj strzelaj do nich, a on nagle puszczał LKM, bo zaczyna do mnie strzelać. Hubert. Wiecie, break the gas regulator, trzeba go wcisnąć. Wciskam. Dobra, wciskaj. Dawaj, Hubert. Wow, wyrwałeś go, Hubert, to nie tak miało działać. Nieprawda. Open gas regulator 2. Dobra, musimy iść dalej, szybko, w drogę. Misja jest bardzo ciężka i krwawa. Nie możemy tracić czasu. To dobre miejsce, żeby położyć gaz regulator. Dobra, przełączam kolejny gaz regulator. Dawaj. Zaraz wszystko jebnie. Dobra, musimy bronić drugiego. Chodźcie tutaj na piętro wyżej. Jestem. Zajmijcie taktyczne pozycje. O, nieśmiertelnik. Ja też nieśmiertelnik. Tutaj też nieśmiertelnik. Właśnie, nieśmiertelniki trzeba dać. Bloody, tu masz tego. Bloody, tu masz aptekę. Wow! Jakiś oficer SS chyba. No, jest jakiś oficer. Porąbani. To jest ten, to jest jak chyba odpowiednik buldożera. Nie, raczej oficer. Nie, no aż tak to nie. O, jakieś 50% jakiegoś... Bardziej ten miotacz ogni to jest buldożer. Nie, to też nie wygląda mi na buldożera. To, miotacz ogni to jakiś taki teaser albo coś takiego bardziej. No ale dużo może trzeba miotacz ogni. Ej, gdzie jest ta apteczka? Tutaj, chodź, Bladie, na górę. Apteczka. A gdzie jest tutaj? Tutaj, Bladie, tu gdzie ja. Trzeba pamiętać, żeby zbierać tą amunicję. Dobra, mam. Szafki da się przeszukiwać? Nie da się szafek przeszukiwać. Też masz w sumie. O, dobra, popsuję to. Dobra, psuj. Wyrwałem. Ej, gdzieś tam na górze strzelają. O, kolejny. Myk, headshot. Myk. Jak trafię headshota, to od razu umierają, ale jak się ruszają, to czasami faktycznie... Jakie oni Patricks robią, łobuzki? Prosto o, nie. W dupcie. Tak jak za starych z pistoletu! A czemu tu jest machine gun, który sam z ciebie strzelał? Dobra, nieważne. Masz z pięści w ryj. Dobra, musimy iść dalej, zająć lepszą pozycję. O kurde, ale oberwałem. Pomocy! Dobra, chodźcie tu na górę, Robu! Szybko, na górę! Już biegnę! Tutaj mam dobrą punkt. Brońcie mnie od prawej strony, a ja będę sobie bronił wszystko. Ja sobie ty sam poradzę, wy tam brońcie wszystko po mojej prawej. Dobrze, Hubert. Dominator, wracaj! Chodź tu! Ej, Tomek! Gdzie tam? A dobra. Nieważne. No bo tutaj też dogdak kolejny, ja tu szukam tetagu. Spoko, stąd sobie na pewno poradzę. O, tu dużo skrzynek tam na zapleczu. O, jest trochę skrzynek, ja też.
Pięknie. Nacy jakieś... O, tu jakieś drzwi są, ty. Co tu jest? To za pokój. Dobra, ogólnie to idzie chyba nam najłatwiej, jeśli chodzi o obrony. Nic się totalnie nie dzieje. No, ten poziom normal też prosty. No, no, żebyśmy mogli od razu na Wrychard zagrać, a nie... No, takich łatwiej nagramy. Co to dla nas, kurde. Dobra, przełączam. Przełączyłem. Break the gas regulator. Dobra. To teraz chyba musimy się stąd wymknąć po prostu. Dobra, strzelaj sobie. No, ej, tylko. Ty chyba jeszcze wyżej musimy iść, dobra? Dobra, dawaj, Hubert, wycofuj się, lecimy wyżej. Lecimy wyżej. Musimy znaleźć AS Shield. Shields. Go, go, go. Go, go, Power Rangers. O, tu jakaś lepsza skrzynka, chyba. Kurde. O kurde, ja mam mo. Dobra. Ej, wiesz, zrobiłem challenge. Te 50 hektarów. Ej, a ten co? Ej, będę mu chyba ulepszyć nowy ten. Właśnie, też, ja też te 50 hektarów muszę zrobić. Ale oficera załatwiłem headshota, co nie? On jest z dwóch stron! No to jest wyjść na zewnątrz. No dobra. O kurde. Pora otwieram jakieś drzwi. O, ale do granatu dostaję. Dobra, Robu, schowaj się tutaj lepiej. O, jestem na dachu już. Dobra, zaczekaj, Robu, trzeba tu sytuację oczyścić troszeczkę. Poza tym nie mamy iść na razie chyba na dach. Mamy znaleźć coś innego. A co jest na dachu? Zaraz sprawdzimy. A nie tutaj iść? Jakieś skrzynki wyznaczone jest? Find. Ej, znalazłem te, jak to się nazywa? Śmiertelniki, co nie? Beka. Nie śmiertelniki? No. Dwa obok siebie były, lol. Ła, chyba... Ile mamy? 13 nieśmiertelników. Dobra, chodźcie za mną, znalazłem. Super. Znalazłem wyjście. Co to jest? Uważaj! Wow! Wow! Co to zadziała? Zaczekaj, Robu. Dawajcie, bierzcie razem ze mną te. A, to musimy wykraść, co nie? O, nieśmiertelnik. Ło, głowice. Dobra, musimy głowice wykraść i strzelić gdzie przez działa tymi, gdzie tymi głowicami. O kurde! Jacyś elitarni chyba. Dobra, co to gestapo wbiło, co tu się dzieje? No, tu pomalutku, dobra? Nie ma się zespieszyć, misję trzeba zręcznie wykonywać. Yes. Ręcznie wykonywać trzeba. Zręcznie? Dobra, ładuję! Ej, jak to się robi? Wow! Uwaga, ja też, strzelam! Ja też ładuję! Będzie strzelane! Musimy po prostu zniszczyć ten! Wow! Faktycznie, ty jeb! Musimy zniszczyć po prostu sterowiec! To jest jedyny sposób! Hubert! Znaczy nie, to... Inaczej co? Nie masz naboi. Ej, sterowiec upada! Wow! O nie! Wow. Ogniowy! Ale mnie poparzył. Leżę! Tomek, mam mało życia, nie podniosę cię! Za dużo ich tu jest! Sam zaraz będę leżeć. Osłanie mnie, Tomek! Osłanie mnie, ile sił w dupie! Ja też padłem! Wow. Panowie, co tu się dzieje? Czemu nie używacie umiejętności? Halo! Dupa! Ej, halo, pomóżcie mi, bo umieram! O nie! Wow, ogniowy tutaj! Żyje. Już się podnoszę. Dobra, szybko, idź tam go podnieść. Dobra, żyjemy. Uf, ty, apteczka, wow. Apteczka leżała na ziemi, ale farb. Wypadła chyba od ogniowego. Dobra, ziomeczki, musimy uciec. Ziomeczki, ogar. Spadamy z tego miejsca. Nie mogę szybko. Biec. Szybko, tu. O nie, ej, jest ich zbyt tam... wielu. A ja tutaj mam się z tych głowic. Znaczy tych. Ja mam się skończyło. Ej, ziomeczkowie, szybko! Halo, a możemy wykać te głowice, czy nie możemy? Ziomki, ja biegnijcie! Wszystko się wali w dół! Hubert, później sobie pozwiedzasz, musimy uciekać! Dobra. Szybko! Nie, tu nie mogę skoczyć. Hubert, skaczemy! Wszystko się wali! A wy zamiast uciekać, pozwiedzacie! Ale to jest bardzo fajne widoki! Mieliśmy wtedy ważniejsze. Ale Vladi, to miała być fajna wycieczka. To nie jest fajna wycieczka. To poważna sprawa. To jest potężna forteca nazistów. Czego czegoś ty się spodziewał? Musimy cię zostawić. Nie uda ci Bloody, się, i tak się nie przeżyjesz. Nie rób mi wycieczka tego. Wycieczka do muzeum? Dobra, wynosimy się stąd. Z drogi powiedziałem. I myk z kolby.
i my w główkę. Jest jakieś gdzieś tam. A to nie, to musi tak musimy wyjść chyba. No tutaj bram przez otwartą bramę. Ale zabijajcie ich, bo są niebezpieczni. O kurde! Skrzynki! Ludzie. Dobrze. Nie, no zarąbiście się gra. Dobrze się gra. O kurde, no, nigdy się to namnożyło ich. Dobra, idę się dziś schować. Hubert, masz... A nie, nie masz, nie masz umiejętności. Jak masz umiejętność, to możesz leczyć, to pamiętaj o tym. No wiem, ale jak mam to używam zawsze, jak jest. Ej, trzeba. Za nas, za plecy! Dużo osób za plecami. Szybko do ewakuacji! Szybko, wynosimy się pierdala. Tu! Szybko! Myk! No i tyle. Uuu! No i ładnie! Hula! Poczekaj, jeszcze jakaś cutscenka ma być, mówisz? No, to nie przewijajcie. To nie przewijamy. Na razie mam loading. No to dobre śmieszki. Akurat bonus. Ale fajnie zrobione. Kills bonus. No to nie jest. Zrobiłem. Ile macie killsów? Jeden? Nie wiem, ile to jest. Dobra, o, patrzcie, i teraz ileś mamy tagów i dostaliśmy coś lepszego za to. Dostałem crate'a jakiegoś. No. Tak. O, i golda. Tak, tam ulepsza twojego crate'a. Hubert Moszka, Dominator. Wow, blad, i ty dostałeś golda, jak to? Widzisz? Bo za dobre te osiągnięcia widocznie. Dostaliśmy expa, ty golda, what the fuck. No widzisz, widocznie zasłużyłem. Ale dużo expa. I 2400 expa totalnie. No ja tak samo. No ładnie. Jakieś umiejętności? Prawie ci poziom. No to nie jest zła misja. Ale i tak pewnie ja zawsze będę miał akurację, bo wygląda to, że mam shotguna. I ja jednym strzelam w kilka wrogów, to mi zwiększa celność. Dobra, teraz mogę sobie... O, i teraz mogę sobie zwiększyć, po prostu, Apple. Ja coś mogę ulepszyć się pięknie. To. No i teraz sobie Assault Racy od razu zwiększyłem, co nie? Fajna sprawa. Coś jeszcze mogę zlepszyć tutaj? Nie, chyba tylko tam. To muszę coś innego zrobić. Muszę więcej wrogów zabić. 250 wrogów. Ability sobie ulepszyć. Fajne, podoba mi się ten sposób ulepszania, co nie? Ej, w ogóle już chyba można. O, i tutaj też, no i właśnie, proficiency rekord. To są różne rzeczy, tutaj jakby ten. Że tu się wybiera do ulepszenia, no. Chyba jedną rzecz można mieć, no nie wiem, którą wybrać. Czyli tutaj jak wbiłem level, to mogę wybrać trzy rzeczy, tak? Jakby ten. Na przykład move fast, shoot fast. Printing. No to jest, dobra, niech będzie to. Aha, to tylko można raz wybrać. A widzisz, to jest jednorazowe i potem nie można tego cofnąć. Aha, nie? Dobra, a ja czyli wybrałem. To już będzie taka, no dobra, możesz, to... Możesz tutaj te, zapłacić złotem, żeby sobie zestartować. Zastartować skillę. A jak to się robi? Gdzie to jest restart? No to masz takie retrain info, no nie? I to właśnie tam masz, musisz zapłacić złotem, żeby... I wtedy możesz sobie zastartować drzewko. A widzisz, czyli to jest tak samo jak na początku miał Payday. Też trzeba było płacić chyba, żeby restartować. Dopiero później zrobili, że wszystko tak za darmo. No dobra, to tak czy siak tym akcentem zakończymy pierwszy odcineczek z gry Payday. Nie Payday, tylko Raid. No jak to się nazywa? Raid? World War II. A teraz elo. Elo.